Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz i Kasia. Podróżowanie, podróżowanie przez V oczywiście. Moi drodzy, dzisiaj przychodzimy do Was z taką serią pytań i odpowiedzi. Q&A będzie to odcinek. Zadawaliście nam pytania pod ostatnim naszym postem, a dzisiaj je na nie odpowiemy. Podzieliliśmy te pytania na 4 sekcje. Sekcja numer 1 będzie dotyczyła budowy nowego kampera. Sekcja numer 2 będzie dotyczyła naszych planów na przyszłość, podróżniczek głównie. Sekcja numer 3 będzie dotyczyła pytania, co z Eltekiem i za ile go sprzedajemy i co z nim będziemy robić. No i sekcja numer 4 to będą takie inne pytania różne dotyczące naszego życia, no i takie nurtujące Was po prostu kwestie. Jeżeli chcecie przeskoczyć do którejś sekcji, to pod spodem w opisie jest minutowo po prostu podzielone to na, może sobie od razu przeskoczyć, jeżeli kogoś interesują tylko pytania osobiste albo Elteka, to sobie tam kliknijcie, zobaczcie dokładnie w której minucie o czym mówimy. Zanim jednak zaczniemy i przejdziemy od razu do pytań, to muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest ostatni dzień przedsprzedaży Księgi Podróży. Jeżeli jeszcze jej nie zamówiliście, to prosiłbym, żeby z tym nie zwlekać do jutra, ponieważ jutro już ta książka będzie w normalnej, regularnej cenie, natomiast jeszcze dzisiaj możecie ją kupić o 14 zł taniej. A czym jest Księga Podróży? O tym Wam powie jej autorka, czyli Katarzyna Gawlas. Księga Podróży to mój autorski projekt i autorski pomysł. Jest to rodzaj dziennika, którego moją intencją było, żeby towarzyszył Wam w podróży, ale nie musi to być podróż taka fizyczna, przemieszczanie się po świecie, może to być podróż przez życie. Jest to miejsce, w którym możecie zapisywać właśnie swoje przeżycia, przemyślenia, ale nie tylko. Chciałam się podzielić z Wami moimi ulubionymi ćwiczeniami na uważność, czyli takimi ćwiczeniami, które zwrócą Waszą uwagę na to, co dzieje się w danej chwili, albo które pozwolą Wam przeżyć coś fajnego, ciekawego. Nie chcę za dużo mówić, nie chcę za dużo zdradzać, ale chcę Wam powiedzieć, że to są moje ulubione ćwiczenia, które sama kiedyś robiłam, które pamiętam, mimo że niektóre robiłam kilka lat temu, to dokładnie pamiętam, jak je wykonywałam i gdzie, bo właśnie na tym polega uważność. Bardzo mocno przyciąga naszą uwagę do obecnej chwili i sprawia, że przeżywamy ją po prostu jakby w pełni świadomi. Co więcej, jeśli nie przepadacie za pisaniem albo zastanawiacie się, jak zacząć pisać, bo wiem, że niektórzy mają blokady, zamieściłam tam też zestaw pytań, który ma pobudzić Waszą kreatywność, który właśnie pomoże Wam znaleźć temat do pisania. No i oprócz tego są tam cytaty, jest tam codzienna praktyka, piszę tam troszkę o medytacji, no po prostu zapraszam Was trochę do tego, do takiego mojego świata, do tego, co sprawia, że ja sobie żyję i podróżuję w świadomy sposób. Natomiast jest to też taka forma otwarta, ponieważ nie musicie koniecznie wykonywać tych ćwiczeń, to może być dla Was tylko i wyłącznie miejsce na notatki. Oprócz tego są tam, znajdziecie tam mapy, znajdziecie tam naklejki, dużo, dużo dodatków i prezentów ode mnie. Także zapraszam serdecznie, nie będę się rozgadywać, bo wszystko zostanie wytłumaczone zarówno w księdze, jak i w filmach, które będą do niej dołączone. Księga, jeszcze ja dodam od siebie, bo jest taką utwardzaną taką okładką z gumką, kopertą, tak jak ja się powiedziała, naklejki kolorowe tam w środku są, lista marzeń do uzupełnienia, lista pakowania i mnóstwo rzeczy, które dodaliśmy tam i pięknie ona w ogóle wygląda. Także serdecznie zapraszam do sklepiku sklep podróżowanie.pl i to jest też bardzo dobry pomysł na prezent, więc jeżeli macie w rodzinie kogoś, jakiegoś podróżnika albo kogoś, kto podróżuje albo jest vanlifersem albo marzy o vanlife, to myślę, że z takiego dziennika będzie na pewno bardzo szczęśliwy. Więc to już nie tyle, jeżeli chodzi o tą premierę naszej księgi. Tak jak mówię, tylko dzisiaj w niedzielę 18 kwietnia do końca dnia jest o 14 zł taniej, ponieważ jest w przedsprzedaży. No dobra, teraz przechodzimy do Waszych pytań i pierwsza sekcja, czyli najwięcej pytań pojawiło się związanych z budową nowego kampera, więc chodźmy do warsztatu i tam Wam o tym powiemy. Tada! Witamy Was bardzo serdecznie. Teraz jesteśmy w garażu i tym samym przechodzimy do pytań związanych z budową kampera. Ja sobie przesunę bliżej laptopa, żeby mieć lepszą możliwość sterowania i żeby nie przedłużać, nic się nie rozgadywać, to lecimy od razu. W jakim budżecie chcecie zamknąć projekt? No więc na podstawie doświadczeń innych ludzi, którzy wybudowali kampera i pojawili się u nas na awanturach, obliczyliśmy, że mniej więcej 50 do 70 tysięcy to jest taka kwota realna na wybudowanie takiego
kampera z prysznicą, kamperwana z prysznicą i z wodą i boilerem i tak dalej. Więc mamy na to maks 70 tysięcy złotych. Czy moglibyście robić nie tylko zarys wagi, ale także kosztów, poproszę. Takie podsumowanie wszystkich kosztów związanych z budową kampera będzie w jednym z ostatnich odcinków tej serii. Na razie tego nie robimy, na razie zapisujemy skrupulatnie każdą rzecz, ile co kosztuje i nawet jeżeli za to nie płacimy, bo otrzymujemy to w ramach współpracy, to powiemy dokładnie, ile co kosztowało. Także będziecie mieć spokojnie całusieńką listę, taki pakiet rzeczy w jednym z ostatnich odcinków. Czy będziecie robić oklejenie w tym wanie? Zastanawiamy się nad tym. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Na pewno nie będzie to cały van oklejony z góry na dół, ale może jakaś taka delikatna grafika się pojawi. Ja bym chciał takie choineczki, takie coś takiego delikatnego zrobić na dole. Nie wykluczę. Ale no, zobaczymy. Dlaczego musi być ściana działowa między szoferką a resztą busa? No tak, no musi być, no bo takie jest prawo i jeżeli jeździmy samochodem zarejestrowanym na samochód ciężarowy albo dostawczy, w zasadzie to jest to samo, to musi być ściana działowa pomiędzy. Natomiast jeżeli byśmy chcieli usunąć tą ścianę działową, no to wtedy trzeba przerejestrować samochód na pojazd specjalny kamper, to wymaga paru dokumentów i wizyt na przeglądzie. Da się to zrobić, to nie jest jakieś, Bóg wie, jakieś skomplikowane ani kosztowne, natomiast no jeżeli się chce mieć kampera bez ścianki, no to trzeba to zrobić, a jeżeli nie, no to można iść ze ścianką. Czy sami wydajecie książkę 3 z księgarnią? Ile mniej więcej procent z książki trafia do was? Tak, wydajemy sami książkę. Kasia jest właścicielką i założycielką wydawnictwa, wydała już 2 książki i jest współautorką też 3 książki. Natomiast jeżeli chodzi o procent, ile książki trafia do was, do nas, to z uwagi na to, że jesteśmy właścicielami tego wydawnictwa, to dużo większy procent, aniżeli gdybyśmy wydawali to z innym wydawnictwem, bo wtedy byśmy zarobili powiedzmy złotówkę, może 2 złote, jeżeli by to wydawało jakieś wydawnictwo, jakieś takie znane, duże. Pytanie od Kuby. Kuba ma 5 pytań. Co was skłoniło do budowy nowego vana? Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ mieszkanie w naszym LTK-u po 3 latach przestało nam sprawiać przyjemność. Poczuliśmy, że to wnętrze nie jest już funkcjonalne. Wiele rzeczy się zużyło, wiele rzeczy nas zaczęło irytować. Zmienił się także tryb naszego życia, bo kiedy ruszaliśmy w podróż, to była taka wielka niewiadoma. Nie wiedzieliśmy, jak będziemy żyć. Zakładaliśmy, że to potrwa tylko rok. Po 3 latach mieszkamy tam dalej, ale przede wszystkim widzimy, że potrzebujemy odpowiedniej przestrzeni do pracy, bo pracujemy głównie na laptopach. Ja montuję filmy, Łukasz ogarnia wszystkie kwestie związane z naszą firmą, więc potrzebujemy po prostu dobrego, fajnego miejsca do pracy i czego nie mamy w naszym LTK-u. A dwa, jest tak, że po prostu są czasy pandemii i stwierdziliśmy, że to jest taki właśnie dobry czas, kiedy nie można podróżować za bardzo i swobodnie. I postanowiliśmy się przygotować do przyszłych wypraw właśnie budując kampera. Pomyśleliśmy, że to jest taki dobry czas na to, żeby się zastopować i poświęcić swoją uwagę właśnie budowie nowego kampera. Kuba zadał jeszcze 3 pytania, ale na te pytania odpowiemy w przyszłości, w sensie za chwilę. Czy macie jakieś plany, większe zbiorniki do czystej i brudnej wody? Tak, będziemy mieć zbiornik na 115 litrów czystej wody i na 90 litrów brudnej wody. Zbiornik na brudną wodę będzie zamontowany pod spodem Ducato. I czy planujecie plany po zakończonej budowie i stylizacji wanu na jakieś, do jakiego kraju pojedziecie? To o tym powiemy za chwileczkę. Pytanie Q&A. Czy w nowym kamperze będziecie mieć otwartą szoferkę z częścią vana, czy będzie ścianka? Tak, usuwamy ściankę i będziemy mieć obrotowe fotele. Prawdopodobnie będą to takie kapitańskie fotele z takimi podłokietnikami i obydwa się będą obracać, dzięki czemu będziemy mogli po prostu gościć więcej osób u siebie w vanie i grać w karty i rozmawiać do białego rana. Czy oprócz jednego okna nad łóżkiem planujecie jakieś drugie otwierane? Tak, będzie okno przy stoliku, czyli w takiej tej części mieszkalnej, czyli zaraz za miejsce kierowcy, tam będzie okno takie uchylane, kamperowe. Na dachu, w tej części kuchenno-livingowej, że tak to ujmę, będzie też okno z wiatraczkiem. Tak, czyli wentylator. Czy zamierzacie inspirować się czyimś kamperów Adama Klimka lub Grzegorza Dudy? Na razie nadrabiamy zaległości, jestem na 4 odcinku, czyli oni nie zaczęli nawet przebudowy, tylko na razie cały czas mówią o silniku i o zewnętrznej karoserii. Łukasz, czy planujesz wstrzyknąć jakąś izolację w słupki? Tak, będzie tam wstrzyknięta izolacja pianka do
kręgów marki Sudal, ponieważ parę osób napisało do nas, że ona jest świetna, już ją zamówiłem, czekam na lepszą pogodę, jak tylko będzie ciepło, to to wtryskuję. Czy planujecie nazwać Ducato jakoś pieszczotliwie, czy po prostu Ducato? Na razie jest Ducati. Możliwe, że jakaś nazwa się pojawi, albo w trakcie podróży, chyba że wy nam zaproponujecie coś fajnego. Możecie nam zostawić w komentarzu. Rafał na Gigancie pytał, Kasia i Łukasz, jaki w waszym Fiacie Ducato jest silnik i ile ma koni mechanicznych? To jest 3.0 i ma 180 koni. Dlaczego dwa panele po 175? Bo tyle wystarczy, żeby naładować dwa akumulatory po 100 amperogodzin. Gdyby to były większe baterie, większe solary, no to trzeba byłoby mieć większe baterie. A to jest idealnie dopasowane, żeby naładować akumulator mniej więcej 5-7 godzin. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to kiedy zakończy się budowa kampera i ruszycie gdzieś nim w drogę? Zakładamy 2 miesiące na budowę, taką jakby, no odliczając to, że na razie stoimy w miejscu, czyli mamy nadzieję, że za jakiś tydzień już kroczymy tak z pełną parą. I 2 miesiące, czyli gdzieś w czerwcu zakończymy, deadline to jest 1 dzień lata. Czemu nie przebudowaliście Volkswagena, żeby miał prysznic, tylko budujecie vana od zera? Bo prościej jest nam wybudować go od zera, niż po prostu remontować tego starego vana, który jest cały skorodowany, musielibyśmy go wszystko wywalić, dać go do lakiernika, czekać i zapłacić lakiernikowi, a potem to wszystko od nowa wybudować. Więc uznaliśmy, że kupimy świeżą po prostu bazę i nie będziemy musieli lakierować tego i gipsować i tynkować tych ścian. Więc prościej było po prostu kupić nowy samochód i na nim wybudować kampera, niż remontować starego. Mateusz pyta, cześć, nowy van i bez Max Air Fana. Będzie, Mateuszu, nowy wentylator Max Air Fan. To jest taki wentylator, który działa nawet wtedy, kiedy pada deszcz i jest bardzo cichy i można go sterować pilotem. Ostatnio poznaliśmy bardzo sympatycznych ludzi w Albufejrze, Polaków, którzy mają właśnie w Sprinterze zamontowanego takiego Max Air Fana i po prostu było takie to cichu, cienkie, że od razu sobie zapisałem, jaki to jest model, już jest zamówiony, po weekendzie przyjdzie. Tomek pyta, jaką wielkość macie Ducato L4H2? Czy planujecie zakładać hydrauliczne zawieszenie? Tak, będzie można sterować i poziomować sobie przy pomocy kompresora. Czy braliście pod uwagę zakup izotermy, aby na jej bazie zrobić kampera? Tak, braliśmy, natomiast nie znaleźliśmy nic ciekawego, co by nadawało się na nasze warunki i na nasze pieniądze. Widzieliśmy w Częstochowie jedną izotermę, pamiętasz taką na krafterze, ale... Doszliśmy do wniosku, że musielibyśmy i tak tą całą izotermę zrywać i kłaść od nowa izolację, więc rezygnowaliśmy. Słuchaj, jest kolejne pytanie i te pytania o naklejek to było tyle. Czy będziecie coś robić z tymi naklejkami na kamperze? Tak, będziemy robić z tymi naklejkami, usuniemy je, tylko że teraz czekamy na to, żeby się ociepliło. Jeden z naszych widzów, w zasadzie to dwóch, napisało od nas, wysłaliście linka do takiej gumowej nakładki, takie coś na wiertarkę się nakłada. Ten krążek, on podobno pomaga pozbyć się kleju i podobno naklejki momentalnie znikają, więc zamówiłem sobie takie coś, kosztowało 25 zł na Allegro. I jak tylko się ociepli, będziemy opalarką podgrzewać, a później tym krążkiem usuwać. Więc dziękujemy bardzo wszystkim, którzy się zainteresowali naszymi naklejkami. Nie wiem, co z Ferrari. Będzie Ferrari? No, on zostaje. Ferrari zostanie chyba. Tomasz Bołączek pyta, czy nie boicie się robić dziur w dachu pod bagażnik? Bagażnik jest montowany na fabrycznie takich zatrzepach. Tam nie trzeba nic wiercić, tylko się po prostu przykłada, przykręca i gotowe. I czy pod to duże okno sypialni nie boicie się, że coś będzie przeciekać? Nie będzie przeciekać, ponieważ zamontujemy okno na Sikaflexie i damy go grubą warstwę, a Sikaflex to jest taka masa uszczelniająca, która zastyga i ona po prostu jest jak beton i tam się nic nie przedostanie i zrobimy to tak porządnie, że no nie będę żałował tej masy. Tyle. To już o ścianę grudziową było. To tyle, jeżeli chodzi o budowę kampera. Padła nam bateria w warsztacie, wymieniliśmy ją na nową i lecimy dalej z pytaniami. To był znak, że za dużo gadamy, więc teraz szybciutko. Moi drodzy, kolejny zestaw pytań związanych jest z co dalej, co robimy po wybudowaniu kampera. Pierwsze pytanie jest, czy wybierzecie się do Grecji lub Turcji? Raczej nie w tym roku. Agata pyta się, czy planujecie zrobić jakieś spotkania z widzami lub jakieś wydarzenie związane właśnie z podróżowaniem? Bardzo byśmy tego chcieli, jest to naszym marzeniem i myśleliśmy, że uda się to przy okazji różnych targów i spotkań karawaningowych, a także podróżniczych, bo mieliśmy się pojawić na kilku takich festiwalach. Natomiast wszystko wygląda na to, że one się nie odbędą w tym czasie, jakby w najbliższym czasie. Możliwe, że na jesień, a możliwe, że w ogóle. Także ponieważ sytuacja pandemiczna jest jaka jest,
no nie chcemy ogłaszać żadnych terminów, nie chcemy robić nadziei, bo ja bym też i właściwie Łukasz też, my byśmy się chcieli z wami spotkać w taki normalny sposób. Przybijać piony, uściskać, zrobić ognisko. Grill, kiełbasa, piwko. No po prostu normalnie, żeby było, a póki co no nie możemy tego zagwarantować, więc czekamy na lepsze czasy. Wszystko jest odwoływane, cały czas po prostu wszystkie imprezy, które mieliśmy być, już są odwoływane. Ale jeśli starczy nam czasu i jeśli będziemy gdzieś na przykład nad polskim morzem przez 2 tygodnie, to damy wam znać, gdzie jesteśmy, kto będzie mógł. Dobra. Będziemy mogli się wtedy spotkać. Grzegorz Michalak pyta, co robicie w majówkę? Prawdopodobnie jedziemy w góry, Beskid Niski, Bieszczady i jak nam się uda, to też ukraińskie Bieszczady. Kiedy planujecie koniec budowy kampera i gdzie pierwszy trip? Znaczy tak jak mówiliśmy już w Warszawie, planujemy go zakończyć na wiosnę. Nie, pierwszy dzień lata Kasia myśli, ja myślę, że pierwszy dzień dziecka. Natomiast czas pokaże kiedy, ale pierwszą wycieczką to będzie właśnie Polskie Morze, a potem Norwegia. Bartek pyta się, kiedy wybierzecie się do Danii, Niemiec, Belgii i Holandii? Bartku, Danię i Niemcy już odwiedziliśmy, zapraszam do naszych vlogów. Belgia, Holandia, bardzo chcemy tam pojechać. Jeśli będzie taka możliwość, to może jeszcze tej jesieni. I teraz będzie taki misz-masz, ponieważ mam taki folder inne, więc będzie dużo różnych pytań z różnych dziedzin, więc zapraszam. Pierwsze pytanie, elektronika.pl, zapasowy kanał, zapytał się, gdzie kupiliście tamtego starego Volkswagena, ile kosztował, ile miał koni i pojemność skokową. Kupiliśmy go za 12 tysięcy złotych od pana, który produkował okna i to było w okolicach Oświęcimia. Adam pyta, pytanie na niedzielę, skąd wzięła się pasja do kamperu? Ha, ciekawe pytanie. To nie była nigdy pasja do kamperów, tylko to była pasja do podróżowania. Kamperwanu. To było do kamperwanu. No ale to wzięło się z pasji raczej do podróżowania, bo oboje z Łukaszem kochaliśmy od zawsze podróżować i dużo czasu spędzaliśmy jeżdżąc w różne zakątki świata i Europy. Więc to była pasja do podróżowania i pragnienie życia w wolności, życia na własny rachunek. I połączenia właśnie tych dwóch pasji, a wypadkową tego okazała się pasja do kamperów. Ziemniak pyta, czy państwo pokażą statystyki zarabiania na YouTube? No nie mam takiej potrzeby, żeby się dzielić z tą informacją ze wszystkimi, to raz. A dwa, YouTube zabrania udostępniania informacji niejawnych, a zarobki YouTuberów są informacjami niejawnymi, więc mogliby nam zamknąć kanał, jeżeli byśmy takie coś zrobili. Marcin Skawiński pyta, kto wam składa te filmy? Powiem, że zmiana poziomu kręcenia, montażu, no i treści odpowiadania, jak i te przedstawienie pro. Otóż montażystką kanału Podróżowanie od paru miesięcy jest Katarzyna i wychodzi jej to świetnie, jestem z niej bardzo dumny i szczęśliwy. Nie jest to proste zadanie, prawda Kasia? Nie. Ale w bólach rodzi się to i jest to po prostu ładne i fajnie się ogląda. Dajcie znać, czy wam się podoba Kasi montaż i czy... co o tym sądzicie? A ja tylko chcę powiedzieć, że nie jest prosty dlatego, że mam bardzo słabego laptopa i po prostu Premiere się często na nim zawiesza, a wychodzi mi to tylko i wyłącznie dzięki naszemu Aleksandrowi. Może nie tylko i wyłącznie, ale są dwie osoby, którym to zawdzięczam. Aleksander, który nam montował przez bardzo długi czas i oglądając nasze vlogi, chcąc nie chcąc, uczyłam się też tego montażu. Na dwa, Karol Werner, który zrobił świetny kurs filmowo-montażowy, który ja przerobiłam i dzięki temu wiem, jak obsługiwać program do montażu. Tak, Premiere to nie chodzi o Morawieckiego, tylko chodzi o program Adobe Premiere do montażu. Krzysztofik pyta... Kiedy będą wyniki konkursu? Krzysztof, już jedna nagroda została wysłana i na naszym społeczności YouTube'owej jest po prostu screen tego wygranego komentarza, a drugi za chwileczkę wybiorę go po prostu. Ta osoba, która ma najwięcej lajków pod wierszykiem, ona dostanie drugą nagrodę. Także wyniki są na naszej karcie społeczności. Ja mam nurtujące mnie pytanie. Być może się obrazicie, być może zablokujecie mnie, a muszę się o to zapytać. Jak to jest być tak super zajebistym? Dajecie jakoś radę? Pozdrawiam z Ostrowa Wielkopolskiego. No dajemy radę, no po prostu tacy się urodziliśmy, no tego się nie da rady po prostu wyzbyć. No, no ta wrodzona zajebistość w nas jest. Przynajmniej we mnie. Z jednej strony jesteśmy tacy, a z drugiej strony jesteśmy nie tacy. Jak to nie? Jestem zajebisty. Ja mam wszystko po środku. Ty też jest zajebista. Ja mam wszystko w środku. Skromna. Po środku, nie że w środku w tyle, tylko... Ja po prostu uważam, że jesteśmy i dobrzy, i niedobrzy. Skromna. Przemysław napisał tak. Czy obecnie budowany przez was nowy dom będzie tym docelowym? Czy może macie już pomysł na coś innego na przyszłość?
co się stanie z dotychczasowym campervanem. Jesteście mega pozytywni i fajnie się was ogląda. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, no czy mamy plan, czy to będzie docelowy? Nie, no nie wydaje mi się, my jesteśmy młodzi, mamy 30 parę lat, więc no raczej nie zamieszkamy przez najbliższe 30 lat w tym samym kamperze. Pojeździmy nim parę lat, no i potem coś nowego będziemy myśleć, bo to mnóstwo jest pomysłów na to, co będziemy robić w przyszłości. Jaki model kampera polecielibyście chłopakowi, który ma 1,90 m, żeby móc spokojnie się wyspać na długość? No kampera, no to nie wiem dokładnie, bo są kampery te takie Integry, półintegry, to są wysokie. No może ten wysoki Ducato, takie najwyższe Ducato, czyli H3. Tak. Albo nawet podwyższane. Ja bym polecała podwyższanego vana, czyli L4, albo zrobić dodatkowe podwyższenie na dachu, bo to robi super wysoką przestrzeń. Do tego dzięki temu robi się też ta przestrzeń, gdzie można mieć półki, spakować i tak dalej. Nie wiem, czy na odcinku z Vantura z kamper z rozbitej przyczepy, to jest takiej sama wysokość jak nasza, ale Michał chyba ma 1,90 m też i nie narzeka i normalnie był wyprostowany w środku, więc chyba da się nawet na takim zwykłym, ale dla komfortu, jeżeli ktoś jest bardzo wysoki, no to musi mieć wyższe. Tak, warto też zaglądać do Marcina Vincenta Vana, bo on jest też bardzo wysoki i on pod siebie właśnie robił vana, w którym super się wysypia i wygodnie mu się mieszka. Jeśli macie plan na życie, to znaczy, czy planujecie osadzić się gdzieś, założyć rodzinę, wynająć mieszkanie, kupić? Przez jak długo planujecie podróżować? Marzy nam się ziemia w Portugalii. Jakiś kawałek, mały fragmencik, takiego po prostu skrawek ziemi, gdzie będziemy mogli zaparkować vana, zostawić go tam i on by sobie tam stał i wiedzielibyśmy, że to jest nasz kawałek ziemi, a nie camping. To jest nasze marzenie, ale dajemy sobie całe życie na jego realizację. Tak samo jak całe życie dajemy sobie realizację na kolejnego marzenia, też chcielibyśmy mieć taki kawałeczek. To nie chodzi o wielkie domy, o wielkie wygody, o Bóg wie co, tylko po prostu o swój kawałek miejsca także w Polsce, bo tutaj mamy rodziny, mamy bliskich i docelowo naszym marzeniem jest to, żeby móc pół roku spędzać w Portugalii i pół roku w Polsce i ewentualnie raz na czas wyjeżdżać na jakieś takie miesięczne, powiedzmy, wyprawy. To jest nasz cel, mamy na to całe życie. Czy uda nam się go zrealizować? Nie wiemy, ale warto marzyć. Jaka jest wasza wymarzona firma, z którą chcielibyście współpracować? Więc moja, ja już chyba moje marzenie spełniłem przy Stanleyu, bo tak szczęśliwy jak z tych wszystkich narzędzi, które otrzymaliśmy, to chyba nie byłem nigdy. A jaka jest twoja? Na pewno bardzo chciałabym z Vansem współpracować, bardzo ich lubię, a także z jakąś firmą, która robi deski surfingowe. Z chęcią bym współpracowała. No to nice. W jakiej klinice Łukasz usuwał swoją wadę wzroku? Jak ocenia cały przebieg? Ja usuwałem to w Optegra Krakowi, i oceniam to fantastycznie. To zabieg trwał parę sekund i do dziś nie mam okularów. Świetnie widzę. Czy mieliście kiedyś jakiś motocykl? Tak, ja miałeś jakiś motocykl? Nie, nigdy nie jeździłam nawet na motocyklu. ja miałem kiedyś Stelle. To jest taki motorower malutki. Jeżeli ktoś miał Stelle, to proszę mi napisać, czy mieliście Stelle i co o tym, czy pamiętacie w ogóle. Natomiast jeszcze po moim ojcu odziedziczyliśmy dwa skutery i jak tylko będzie ciepło, to będziemy tymi skuterami jeździć, więc jeszcze je zobaczycie. Ile macie lat? Ja mam 35. A ja 30. Mniej niż 35. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się przez naszą przyjaciółkę. Moja najlepsza przyjaciółka i Kasia najlepsza przyjaciółka to była nasza przyjaciółka i po prostu nas poznała na jednej imprezie. Ale opowiadamy o tym w odcinku walentynkowym z któregoś tam roku, także gdzieś tu będzie podlinkowany. Gdzie dostanę te fantastyczne krzesła ze Stanleya lub chociaż podobne? Nie wiem, my je dostaliśmy od Stanleya i nie wiem, czy one są w sprzedaży. Mam pytanie, jaka firma Łukasza okularów przeciwsłonecznych? Te niebieskie, takie z niebieską poświatą, to są okulary Hawaianas. Natomiast te czarne to są chińskie za 5 euro. Czy książki będą w audiobooku? Planujemy to, żeby były, także prawdopodobnie jak skończy nam się nakład wydrukowany, już nie będziemy robić do druku, tylko wtedy zrobimy audiobooki. Tak. Co sądzicie o zwierzętach w vanie? Rozważylibyście taką opcję, jakbyście chcieli mieć psa? Rozważamy taką opcję cały czas, natomiast ja traktuję zwierzęta trochę tak jak ludzi i ja wiem, że zwierzęta mają swoje charaktery, osobowość i wiem, że biorąc takie zwierzę, to ja muszę dostosować się do niego, to ja muszę zapewnić mu komfort, o niego zadbać, to ja muszę jakby znaleźć wspólny język. Dlatego boję się przygarnąć psiaka czy kota, bo boję się, że on po prostu nie będzie lubił jeździć samochodem, vanem, a póki co nasze życie jest związane z podróżami, z przemieszczaniem się, z byciem w różnych krajach, więc póki nie znajdę takiego psa, który wiem, że będzie kochał podróże i taki tryb życia jak my, albo nie wiem, po prostu los nam go nie ześle, no to chyba nie zdecydujemy się na psa. Tamaguchi prędzej chyba, takie elektroniczne jajko.
bo przecież jakbyśmy chcieli się przedostać na jakiś inny kontynent, to by to było zdecydowanie bardziej utrudnione, więc na tą chwilę, mimo że kochamy zwierzęta, to niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Planujecie drugą edycję z kurs szkolenia budowy kampera na podstawie Ducato? Tak, planujemy, będzie nowa edycja kursu budowy kampera. Jednak o tą chwilę zawiesiliśmy sprzedaż tego pierwszego, bo chcemy zrobić takie połączenie stary z nowym i już jak tylko się będzie kończyła nasza budowa, to wtedy wypuścimy nową edycję budowy kampera, ponieważ bardzo dużo osób się o to pyta. Mamy zapisy na nową edycję i też osoby ze starszej edycji chwalą sobie ten kurs, więc dlaczego nie? Będzie możliwość, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany takim kursem, no to możecie wejść na stronę zbudujkampera.pl, pozostawić tam swój e-mail i jak tylko kurs będzie dostępny, otrzymajcie powiadomienie. Tomek pyta, czy miałeś złamany nos? Tak, miałem złamany nos, to był wypadek na rowerze, kiedyś jak byłem gówniarzem. Perkusja Kraków. Kasiu, Łukaszu, dlaczego tyle reklam? No ostatnio się pojawiło dosyć sporo odcinków sponsorowanych i udziału sponsorów, ponieważ budujemy kampera to raz, a po drugie, no naszą pracą i naszym głównym kanałem zarabiania pieniędzy jest YouTube, więc no my po prostu pracujemy, dając wam content, dając wam rozrywkę i możecie sobie oglądać filmiki i się cieszyć razem z nami podróżami i budową kampera, no a zapłatą za tą naszą pracę i wkład, który robimy po prostu tworząc te filmy, są płacą te firmy tak naprawdę, no wy nie musicie płacić, bo macie za darmo YouTube'a, wystarczy go odpalić, nie trzeba ani abonamentu, ani żadnych składek płacić, więc wy oglądacie z przyjemnością, natomiast firmy płacą za to, żeby myśmy mieli za co żyć, no i za co kręcić i płacić za internet i kupić kamerę i tak dalej. Także proszę się nie denerwować, bo to jest po prostu normalne i na zachodzie jest to normalne, tylko w Polsce jest jakiś taki dziwny trend, że jak ktoś robi odcinek sponsorowany, no to trzeba mu tam w szpilę wbić. Nie wiem, czy to chodzi o zazdrość, czy brak zrozumienia, ale to jest, słuchajcie, no praca, my po prostu pracujemy i to są nasze, no zarobki w ten sposób, no więc nie, zero stresu. Słuchajcie, jest taka dobra odpowiedź i to Kasia odpowie. Pytanie, co to za durna moda, takie uderzanie łapą lub zeszytem w kamerę na koniec ujęcia? Człowiek czuje się, jakby dostał z liścia twarz. Absolutnie nie chodzi nam o to, żeby was uderzać liścia twarz, tylko... No to jest po prostu cięcie, przejście między ujęciami, między kadrami. I tym samym przechodzimy do końca. Że tak powiem, to było ostatnie pytanie z tej serii, ponieważ powtórzyło się jeszcze jedno, które już odpowiedzieliśmy. No i moi drodzy, pytanie teraz będzie numer jeden, czyli najwięcej pytań związanych było z tym LTK-iem, co z LTK-iem, czy go sprzedajemy, jakie mamy wobec niego plany. Za ile go sprzedajemy, czy go wynajmiemy, dostaliśmy bardzo dużo propozycji od różnych firm, nawet od wypożyczalni, od... No tyle osób, ile chciało kupić tego kampera, to ja już nie wiem, no po prostu bardzo dużo. Natomiast, no moi drodzy, my nie sprzedajemy tego kampera i najprawdopodobniej nigdy się to nie stanie. Nigdy ten kamper nie zostanie sprzedany, ponieważ to jest część nas. To jest po prostu członek naszej rodziny i nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś jeździł tym samochodem, spał w naszym samochodzie i po prostu, wiecie, korzystał z niego, bo my go wybudowaliśmy własnymi rękami, spędziliśmy w nim 3 lata i to jest... No jest to rzecz, jakby nie było, przywiązaliśmy się do niego, ale no nie chcemy go przede wszystkim sprzedać. Też po prostu w naszych sercach pojawił się taki pomysł, takie pragnienie, tak jak wcześniej wspominałam, marzy nam się mieszkanie w Portugalii albo posiadanie jakiejś działeczki albo ziemi. Nie mogę powiedzieć, czy to będzie możliwe, czy nie, bo na razie finansowo się nam to nie składa, ale takie jest nasze marzenie. I docelowo widziałam kiedyś taki tiny house, czyli mały domek, który był osadzony na samochodzie po prostu, też na takim, na vanie, czy na kamperze, czy na RV, nie do końca pamiętam, co to było, ale ktoś, kto wcześniej podróżował, po prostu wkomponował samochód w ten dom i mnie się bardzo takie rozwiązanie spodobało z tego względu, że no ten samochód nie pójdzie na złom, tylko dalej by żył, dalej byłby naszym domem i tak byśmy chcieli go wykorzystać, ewentualnie postawić go kiedyś właśnie na naszej tej działeczce i móc na przykład mieć no takie miejsce, gdzie na przykład spaliby nasi goście. My spalibyśmy w naszym kamperze, a nasi goście spaliby no, u nas w LTK-u. Więc reasumując, ten samochód pojedzie do Portugalii i tam osiądzie i tam dożyje swojego ostatecznych dni, aż go korozja nie zje. No. Tyle. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca. Dziękujemy wszystkim osobom, które zadały pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś nurtujące pytania, to zapraszam oczywiście pod spodem, możecie je zadawać w komentarzu. Ostatnio jest dosyć dużo komentarzy, za które serdecznie dziękuję. Nie wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, natomiast prawie wszystkie przeczytamy. Więc zadawajcie pytania, komentujcie.
i przybywajcie na najnowszy odcinek już w środę. W środę będzie kolejny vlog z budowy kampera. Przypominam o tym, że dzisiaj kończy się przedsprzedaż księgi podróży, więc jeżeli jesteście zainteresowani i teraz już macie na to czas i ochotę, to wejdźcie na sklep podróżowanie.pl, tam są wszystkie informacje. Jeżeli chcecie kupić ją na prezent, to możecie po prostu zaznaczyć opcję zapakuj na prezent i dziewczyny to po prostu elegancko zapakują, wstążeczkę wyślą i to już będzie gotowe, gotowy po prostu idealny prezent dla chłopaka, dziewczyny, córki, syna, kochanki, kochanka, kogokolwiek, wszystkich. Tak. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, jesteście wspaniali. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy przez V. Bajo, bajo. A teraz liść.